Cześć, z strony Wafel, witam was znowu w Minecraft Dungeons. Przetestujemy sobie dzisiaj build pod naszych sojuszników. Będzie on wykorzystywał między innymi nowe enchanty dotyczące zwierząt. No jakby nowe, no już są od miesiąca, ale wiecie, miałem lepsze zajęcia. Więc tak, przywódca bestii, twoje obrażenia domowe zadają więcej obrażeń. O 40%, czyli całkiem dużo. Uderzenie bestii. Kiedy użyjemy miksturki, to przez 10 sekund nasze stworzenia atakują i poruszają się 2,5 razy szybciej. Eksplozja bestii. Kiedy użyjemy miksturki, w miejscu naszych mobów następuje eksplozja, która rani pobliskie moby. Mam nadzieję, że ich nie... Czekaj. Nie, ich nie rani, ich nie rani. Dobrze, bardzo dobrze. Ogólnie zbrojka... Zbroja z ula, można ją zdobyć tylko w wyzwaniach codziennych. Redukcja obrażeń 35%. Jak oberwiemy, to możemy przywołać pszczołę 30%, maksymalnie 3 pszczółki oczywiście na osobę. I mikstura zdrowia leczy pobliskich sojuszników. Również pszczele żądło. Nie, czekajcie, nie to pszczele żądło, to pszczele żądło, to. Więc szansa na przywołanie pszczoły to jest 20%, bo jest wbudowany enchant, no bardzo niski poziom, pierwszy. Promieniisty cios, żeby ich leczyć, drugi promieniisty cios, żeby ich leczyć, osłabienie, żeby nie obrywali. Mamy dwa golemy i tom zaklinaczy, który będzie je wzmacniał. No dobrze, także... Zobaczmy, gdzie możemy tutaj lecieć. Czy jest jakieś wyzwanie boostujące nasze stworzenia? Tu nie. Liczba zwierzaków ustawiona na 2, czyli czekaj, będziemy mieli 2 razy więcej zwierzaków? Jest dużo posuchów i dużo mobów ma trującą chmurę. O kurde, ej, to było trudne wyzwanie dosyć. No ale dobra, zobaczmy. Zrobiliśmy właśnie z Topolo odcinek z mobami tuż przed... Są 4. Tuż przed update'em. I to była głupota, i to mega głupota. Ale oni zapieprzają ich. Ale oni ich tłuką. Chodźcie, tu do mnie, kurde, pany. To była właśnie głupota, że zrobiliśmy tak wcześnie. To nie wiedzieliśmy w ogóle, że dodadzą takie rzeczy. Nie spodziewaliśmy się. Ale tu będzie... Oni będą... Nie, za mocny jest ten challenge. Ja... Powinienem to testować w normalnych warunkach, a nie w warunkach, kiedy ich jest 2 razy więcej i jesteśmy mega mocni przez to. Może dobra, skoro są stworzenia, no to jakby zwierzęta, dżungla, jakie tu wyzwanie? Mamy strzały męki tylko, prędkość mowy zwiększona i dużo jest małych zombie. Weźmy... no dobra. Strzały męki nie bardzo mnie tutaj jarają, ale niech będzie. Jakby i tak, to nie jest set pod łuk, to jest set pod zwierzęta. Tylko szkoda, że te golemy będą mi trochę crash killa. Nie będę tak często jakby zabijał typów i przywoływał pszczółki. To ja jestem pomocą dla nich, a nie oni dla mnie raczej. No, chociaż w sumie ja też coś tam robię. Ale bardziej im pomagam. Ja tu muszę osłabiać typów i w ogóle, nie? Pomagać im, żeby nie umarli. Oni dalej się trzymają, tak? Tak całkowicie, czekajcie, chodźcie, wybuchnijcie. Bum! Ale to mocne, ej, załatwiło ich. Tak od razu. W sumie jakby wybuch, który następuje raz na użycie mikstury, no to powinien być mocny jednak. Tylko ja nie powinienem się też wychylać tak bardzo. To oni powinni załatwiać tutaj, tankować. No bo jednak ja nie mam już za bardzo żadnych enchantów mocnych. No mam redukcję obrażeń i tak dalej, ale oni jednak tutaj są naszą mocą. Chodźcie tu, halo. Ja mam cooldown od przywoływania ich do miejsca, w którym jestem. Chodźcie. Trzeba ich tłuc. Też, żeby leczyć ich. Też zarówno ich, jak i siebie. No idź tam, pierwszy idź. Halo, panie. Jabłko. Dobra. Botka, bum. Nieźle. Naprawdę, fajne to jest. Można by tak pograć z kimś. Nie, naprawdę właśnie, ja już to mówiłem w ostatnim odcinku, ale fajnie właśnie, że tutaj w tej apokalipsie plus już jest, nie jest aż tak trudno i można sobie pograć jakimiś słabszymi zestawami. O, oni już oberwali mocno. Już wkrótce sobie umrą. Ale dobra, jeszcze troszkę. No, a jakieś szkielety z mrozem? No to mi się nie pod... On ich dalej zdejmuje na hita. Może to osłabienie nie było dobrym pomysłem, może powinienem dać raczej coś pod obrażenia. Bo ja tu lamię i to tak mocno. Jak te zwierzaki mi umrą, to ja muszę dbać o te zwierzaki, on zaraz padnie.
On zaraz padnie, mordo, mordo, lecz się, promienisty masz, patrz, 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 on już ma pół życia. Wcześniej prawie umierał. I pszczółki są znowu. Dobra, dobra, dobra. Wychodzimy na prosto. Nie, jak oni mi umrą... Creepery. O Boże, creepery. Te creepery ich załatwią przecież. To będzie masakra jakaś. Dobra, chodźcie, 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 lecimy dalej. Drugi golem. Jadziem, jadziem. Elektryczność. Nie, 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 nie. Bum. Nawet ci z elektrycznością umarli. Czekajcie, a tu jest właśnie miejsce, w którym creepery... których gdzie jest ich mnóstwo. Oj, kurde. Siłka? No niewiele mi to zmieni, bo to nie ja tu jestem głównym atakującym. Ja, jakby oni są głównym tym wszystkim, a ja jestem jakimś supportem. Wcześniej nie można było na nich polegać praktycznie, teraz to ja jestem supportem dla nich, a nie oni dla mnie. Ja tu jestem jakimś takim lamusem, który musi się chować za nimi i ich boostować po prostu. A jednocześnie takim rdzeniem, które jak umrze, to wszyscy umierają. Taki mózg. Wszystko musi go chronić, dbać o to, żeby mózg żył. Ale to tak naprawdę jak mózg padnie, to wszystko pada. Ale w sumie z większością organów takie jest tak naprawdę. Trochę głupie porównanie. Wiecie co? Ja chyba muzykę tu włączę z powrotem. Dawno nie było. Ciągle ta sama muzyka przy filmach. Tak trochę średnio. Ale to chyba... Na razie jej nie będzie, prawda? Musi się uruchomić jakaś nowa podczas walki, coś takiego. Nie, coś jest. Ale cicho strasznie. Jezu, jaka ta muzyka jest cicha. Dobra, tak powinno być lepiej. No, ja ciągle do filmów dodaję praktycznie tą samą muzykę, więc... W końcu weźmy, zwróćmy tą... A naprawdę, ile ja miałem wyłączoną tą muzykę od czasów poprzedniego Cacti Waves? To jakieś, nie wiem, prawie 50 odcinków. Jezu Chryste, za długo. No ja się męczę nad jednym typem, żeby go zatłuc. Przychodzi chłop, strzela go w łeb. Koniec. Koniec, no chłop... Nie, nie! Co ja zrobiłem? Bum, buchnij ich. A, pół życia chłop stracił tylko. No, czyli tak mocna jest ta eksplozja. W sumie niewiele robi. Kolejni. Kolejni, kolejni. Dawaj, 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 dawaj. Uwaga. Dobra, muszę ich leczyć. Zaraz sam umrę. Jeden umarł. Dobra. Leczyć, leczyć, leczyć. A zasięgu nie bardzo miałem. Dawaj, 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 dawaj. Lecz się, lecz się, lecz się. Trochę go odleczyłem. I pszczółki są, bo trochę oberwałem. Dawajcie, dawajcie, tłuczcie ich. No co uciekasz, pająku, co? Co uciekasz? Gdzie? Tak nie ma. O, jeszcze moje podki ich leczą, no tak. Musisz też o tym pamiętać. Właśnie ta podka dużo zmienia. Atak, wybuch, leczenie. No wszystko, kurde. O, drugi golem z powrotem. Dobra, lecimy dalej, nie ma co. Nie ma co tu siedzieć, chyba. Jadziem, jadziem, jadziem. Unik, cyk. Tylko, no nie mogę się tak do przodu wyrywać, kurde właśnie. Bo oberwę. I ich nie leczę, nie boostuję ich w ogóle wtedy. A drugi gdzie jest? Jeden tu się... O, dobra, jest drugi. Nie! Ej, mało oberwał bardzo od tego creepera. A wcześniej obrywali mocniej, tak mi się wydaje. No bardzo niewiele oberwał. Ej, nie, 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 zaraz umrę. Zaraz umrę, albo nie, już nie, jednak nie. Jednak nie, jest git. Chodźcie tu, chodźcie, nie pajacować. Macie, ulepszeni jesteście. Teraz nawalajcie ich. Chodźcie, szybko, szybko, szybko. Nie, creeper! Help! Dobra. Żyję. Tam macie TNT, tu jakieś speeda sobie wziąłem. Bum, jedziemy dalej, jedziemy dalej. Tutaj zaraz będzie dużo typa. Nie, creeper, nie, 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 bum, bumkaj. Dobra, z nich se bum, bumknij. No, ale nie we mnie, ty pajacu głupi, ty. Tankujcie, tankujcie! Kwiatki mnie biją. Nawet kwiatki chcą mnie zabić. Nie, 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 nie! Nie mogę się ruszyć! Bijcie ich, bijcie ich, bijcie, bijcie! Dobra, dobra. Ale fajnie tak jest. Jakby jak jedna osoba z teamu mogłaby tak grać w sumie. Patrzcie, jak macie różne zestawy. Jedna osoba jest tankiem, leczy wszystkich. Druga osoba tutaj ma zwierzaki takie kozackie, nie? I macie cały team. Trzecia osoba może mieć ten zestaw elitarnego łucznika i wszystkich rozwalać z łatwością, ale ginąć od jednego enchantu, tak zwanego odbicia. Ej, no, on jest gruby i może przejść, a ja to co? Halo?
Niesprawiedliwe, co to ma być? Ja nie mogę przejść. O, Enderman! Dobra, walka z minibossem, dawaj. Ej, w sumie boss przywołuje dużo stworzonek. To jest taki, wiecie... On też jest takim tylko supportem. Support tank, on nic nie robi sam. On tylko przywołuje. O kurde, umarli mi. Mam jeszcze pszczółki. Dobra, leczyć pszczółki. Oj, koniec, padły. Dobra, jest jedna. Padła już. Jest kolejna. Aż się dwie, skąd? A, bo obrywam, ja obrywam. Dobra, zaraz będzie golem. A co? Czemu ona tak szybko umarła? Ona przychodzi na jakiś, na krótki czas, czy jak? Ona na krótki czas przychodzi, ona nie umiera na hita. To pszczółki nawet nie warto dbać. Bo one umierają zaraz, przecież same. Golemy, tutaj. Enderman, gdzie jesteś? O! Dobra. No, dawaj. No już leży. Nie no, chłopiec łatwy. Lecimy dalej. Tu już zaraz będzie bossik, nie? Tak już bardzo wkrótce. Tylko nie podoba mi się w tym zestawie właśnie to, że trzeba na nich czekać, aż oni tu rozwalą wszystkich i pójdą dalej. No jakby to... Oni nie potrafią speedrunować w ogóle. A ja jestem to chyba jeszcze daleko dosyć. Ja już tu siedzę 15 minut i jestem dosyć daleko. No halo, chodźcie tu, halo. Boom. Rozwalcie wszystkich, a ja jeszcze bardziej podgłośnię muzykę, bo jednak jest dalej cicha. Dobra? Hopsasa, przywołanko. I dawajcie, rozwalajcie ich. Dobra, jeszcze podka. Rozwalamy ich. Na speedzie. Dojemy. Chodźcie, tu bliżej. Rozwalamy ich, spierdzielamy dalej. Dalej. Dobra, dobrze, jest dobrze. Rozwalamy ich. Oni zaraz mogą mnie, że rozwalić mnie. A nie, jednak nie, bo przyszły golemy. No tak. Taki jednak dosyć nudny ten zestaw. Oj, zostawiłem ich, umarli. Nie! Dobra. Ja może odejdę trochę? Tu mam pszczółki swoje, które zaraz znikną. Rozwalę tutaj tych. Ja pójdę dalej trochę. Może wezmę, postrzelam trochę. Cyk. O nie. Dobra, golem ratuj. Masz tu chłopa do rozwalenia. Chodź, tu. No tłuczko. No właśnie, kras tłuk, no to już zabił. Ale zanim tłuknie, to trochę czasu minie. Oj, creepery. Dobra, leczyć ich. Ale samemu nie umrzeć, tu jest ogień. Nie przyciągajcie mnie. Co mnie przyciągało? Grawitacja tego dziada. Chodź tu. A, pułapka mnie zatrzymywała. Dawajcie, tłuczcie ich. Nie no, jednak trochę nudny ten zestaw właśnie. Nie można samemu prawie nic zrobić, trzeba na nich tutaj bardzo liczyć. No jakby dają radę, ale... Ale wolałbym jednak samemu coś porobić? Samemu porozwalać? A nie ciągle liczyć na jakichś gałganów? Co? On był daleko od eksplozji. To czemu on umarł? Halo, hitboxy zbugowane chyba. Czy coś? Nie no, takie duże hitboxy niemożliwe. Ja nie wiem co się stało, nie wiem. No rozwali, halo, panie. Bez boosta to ty chyba słaby jesteś tak dosyć. O, chłop boostuje pszczółki zamiast golemów. Mhm, dobry pomysł, dobry targeting. Nie, za dużo creeperów, nie. No tak. Jak oni sobie umrą, to masz przechlapane. Ej, nie muszę tam nawet wchodzić z powrotem. Rozwalić tych tutaj wystarczy i tyle. O, teraz będzie bardzo uciążliwy moment. Creepery. Dobra. Nie wiem, gdzie jest drugi. Tu jest drugi. A on się zblokował, chodź tu bliżej. A. Ej, panny, no ja chcę rozwalić... Ja chcę bossa! Bicie! Tak, żeby mnie nie załatwiły. Dobra. Arbuzik, rozwalamy tych chłopów. I lecimy dalej. Tu chyba są tylko dwie. Dwa razy, tak? Trzeba zrobić. Chodźcie. Tak. I teraz tankujcie.
Rozwalajcie te creepery. Albo creepery was. No tłuczcie, 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 nie umierajcie. Masz leczenie! Nie, nie trafiło go to. Ej, udało się. Pykło. Pykło, pykło. Czekaj, czekaj, ja poczekam na te, na stworzonka, bo jednak no... Lipa może być. Ale że mu się ręka nie męczy od tego dziubania ciągłego? Kinda dziwne. Dobra. Jadziem. Jeszcze nie używam książki. Jeszcze chłop nie obrywa. Więc jeszcze nie. Dobra, teraz. Załatwiamy go. Nie! Nie bij! Dobra, potka, potka, rozwalcie go! O nie! O nie! Muszę się leczyć, muszę się leczyć! Oni mają trującą chmurę chyba, nie? Nie! Coś tam miało trującą chmurę. Tylko nie wiem co. Wydawało... Pomyliło mi się z tym, którymś challenge'em. Ale to nie ten. Ale ktoś tu, coś tam była jakaś taka właśnie trująca chmura. Nie wiem skąd. To on taką robi? On na pewno mocno tłucze. Nie, nie, nie. Panie, panie, panie. Ale on ma taki zasięg? Wydawało mi się wcześniej, że był mniej, ale dobra. Nigdy nie zmienię, nie zwracałem uwagi. A jeżeli umarłem od Jungle Abomination, to udowadnia, że ten set jest słaby. No, nie, ja zdupiłem po prostu. Tam na początku była ta chmura, więc uciekłem. A teraz, no powinienem go w plecy ciągle bić. A nie bardzo mi się to udało. No nie ma za bardzo jakby... Nie jest to jakiś mocny set bardzo, ale jak w teamku się gra, spoko. Pomaga. Pomaga. Jak ktoś macie, jak ktoś załatwia jakby... Bo tu jesteś supportem, nie jesteś głównym, tylko jesteś supportem. I właśnie to jest słabe. A jak grasz w teamku, to... No możesz być supportem, nie musisz być tym głównym, tak? Także to tutaj jest akurat spoko wtedy. No, także tak. Mam nadzieję, że się podobało. Do zobaczenia i siemka.